dopytywałam, a dlaczego mężczyźni zarabiają więcej pieniędzy, a dlaczego kobiety nie mogą więcej zarabiać, a co jeżeli ja w ogóle nie dożyję? Później inspirujemy się ludźmi, którzy urośli na naszej inspiracji. Ale o co ci chodzi? To co, ty mi nie ufasz? Ale jak on nie będzie bogaty, to co, już wyjść za niego nie można? To bez sensu. A przez te 10 lat 20 tysięcy kobiet skończyło na żywo szkolenie Kobieta Niezależna. Bardzo często kobiety nie wiedziały nawet, ile mąż zarabia i jej się wydaje, że ona coś ma albo że ma dom. Dla mnie to jest podstawa takiej odpowiedzialności za rodzinę. Tak? Gdzie ty jesteś królewną w tym swoim po prostu finansowym życiu? Bo to, że ty masz na sukienkę, to okej, super. To, że ty masz na fryzjera i wróciłaś właśnie z paznokci, cieszę się bardzo. Ale powiedz mi, jak wygląda twoja sytuacja finansowa tak naprawdę? Gościem dzisiejszego odcinka jest Kamila Rowińska, jedna z najbardziej cenionych trenerek biznesu i kompetencji miękkich, dyplomowany coach i autorka oraz współautorka książek o tematyce biznesowej i coachingowej. Zachęcam do zajrzenia w opis pod filmem, bo przygotowaliśmy tam dla Was niespodziankę. Będzie tam plik do pobrania, darmowy plik do pobrania, który myślę, że pomoże w pracy z tym, co mówiła Kamila i w zmianach, które pojawiły się w filmie. Także pod spodem pobierz sobie ten plik i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Cześć, Grzegorz Kusz z tej strony. Witaj na moim kanale. Dziś moim gościem pierwszy raz, bardzo się cieszę z tego powodu, jest Kamila Rowińska. Witaj, Kamila. Witam, witam serdecznie. Witam Ciebie, Grzegorzu, i Twoją społeczność. Witam szczególnie wszystkie kobiety, bo publikujemy ten film 8 marca w Dzień Kobiet i składamy, myślę, że ja jako mężczyzna mogę złożyć takie najlepsze życzenia, ale takie życzenia nie takie oklepane, że zdrowia i później idziemy pić słodką kawę i jeść te słodycze, tylko takiego właśnie świadomego życia, takiego życia według własnych marzeń i przeżyjcie to życie według naprawdę waszych marzeń, które są w głowach, celów i myślę, że nasz kanał wam w tym pomaga. I przechodząc teraz do rozmowy, Kamila, chciałbym, przede wszystkim bardzo się cieszę, bo ostatnio twoja dziewczyna z zespołu, Martyna, którą pozdrawiamy, napisała do mnie na Instagramie i napisała taką wiadomość, że w jednym z nagrań powiedziałem o twoim szkoleniu. Ja nie pamiętam dokładnie tego kontekstu i tego szkolenia, ale ty mi powiesz i może wyprostujesz. Ja użyłem takiego cytatu z mojej głowy, że ty kiedyś ze sceny pytałaś jakąś dziewczynę, jakąś kobietę, jakie ona ma marzenie. I ona powiedziała coś takiego, że ona chce napisać książkę, a ty powiedziałaś kiedy, a ona mówi, że na 50, a ty jej zadałaś pytanie, a kto ci dał gwarancję, że ty 50 lat będziesz żyła, bo ona miała tamtych lat dużo, dużo mniej. No i to mną tak wstrząsnęło, więc to przytaczałem kilka razy i próbowałem sobie uświadomić, co było tam na tej sali w głowach tych osób, które to usłyszały. I powiedz mi, czy tu się wszystko zgadza, czy ja czegoś nie przekręciłem? Malutkie tylko sprostowanie, to ja byłam tą kobietą. Wow. To ja byłam tą kobietą i w wieku 28 lat, i to była historia, która opowiadałam ją na szkoleniu. Okay. Czyli w wieku 28 lat wiedziałam, że chcę napisać książkę. Miałam doświadczenia już określone, takie biznesowe, którymi się chciała podzielić. Ja wiem, że to brzmi tak, no jakie można mieć doświadczenia biznesowe w wieku 28 lat. No miałam i chciałam napisać na ten temat książkę, ale cały czas gdzieś tam zwlekałam i myślałam sobie, ach dobra, to nie teraz, jak będę miała 50 lat, to napiszę tę książkę, tam wtedy zacznę pisać. Bo wiedziałam, że to nie ma być tylko jedna książka, że będzie ich więcej. I w wieku 28 lat zdiagnozowano u mnie najpierw jednego guza piersi, później kolejne. I pamiętam, że kiedy robiono biopsję i jeszcze nie wiedziałam, jaki będzie jej wynik, to obiecałam sobie, że dobrze, to już napiszę tę książkę, to już zacznę spełniać te marzenia, te cele, te plany, które miałam, bo tak naprawdę nie wiem, ile czasu dostałam. Moja mama umarła dość wcześnie, ponieważ miała 45 lat, w związku z czym nie dożyła 50, a ja jakoś tak sobie zakładałam, że wszystko po prostu po tej 50 będę realizowała. I wtedy sobie pomyślałam, a co jeżeli ja w ogóle nie dożyję? Ja wiem, że to taka negatywna motywacja, ale ona też czasami jest potrzebna, żeby być może nie odkładać wszystkiego na później. Pierwsze pytanie, które tutaj miałem zapisane, bo też muszę się z tobą podzielić, w zasadzie ty wiesz, bo już ci wspomniałem, ale naszym widzom, że mam tutaj część pytań z internetu, właśnie na Instagramie prosiliśmy was, głównie kobiety, o pytania do Kamili, więc część pytań mam stamtąd, część pytań współpracownicy w projektu Finansowo Zależni, pracowniczki zadały.
A część jest moich. I pierwsze pytanie, które tutaj mam, to nie jest moje. I ja cię zapytam, Kamila, czy to było impulsem właśnie to spotkanie? Bo to pytanie brzmi tak, co było impulsem do działania twojej zmiany? Bo nie zawsze byłaś no, kobietą ogarniętą, powiem tak dosadnie. Bo ja wiem. To znaczy, jeżeli chodzi o bycie ogarniętą, to czy to finansowo, czy ogólnie, mogę zdecydowanie powiedzieć, że byłam nią zawsze, czyli od 17 roku życia. Od momentu, w którym mogłam przejąć już taką swoją odpowiedzialność za życie takie dorosłe. Mhm. Dlatego, że nie pochodzę z zamożnej rodziny, mogę nawet powiedzieć, że z dysfunkcyjnej rodziny pochodzę. Wiedziałam, że będę potrzebowała liczyć gdzieś tam na siebie w przyszłości. W każdym razie na pewno to nie będą rodzice. No chyba, że zdecyduję się skorzystać ze swoich atutów zewnętrznych i po prostu zaczarować jakiegoś mężczyznę, aby mnie utrzymywał, co zawsze było dla mnie taką, no, jakąś taką opcją po prostu wykluczającą się. Zawsze uważałam, że mi to uwłacza i że jestem sama w stanie zadbać o swoje interesy, już na pewno o stabilizację finansową i jeżeli się zakocham i ktoś mi się spodoba, to z nim będę, ale dla pieniędzy to absolutnie nie. Dlatego od 17 roku życia już byłam taką osobą, która bardzo dużo czytała książek rozwojowych. Pierwsza książka, bo być może to pytanie później wpadnie w komentarzu, to była książka pod tytułem Jak przestać się martwić i zacząć żyć. Ja miałam 17 lat w 97 roku. To ta książka wtedy była naprawdę, że tak powiem, na topie. I zaczęłam później czytać takie książki dla początkujących, czyli Brian Tracy, później tam, kto ukradł mój ser, tego typu. Czy tam Kiyosakiego jakieś książki zaczęłam czytać. I dość szybko zaczęłam swoją aktywność zawodową i biznesową. W związku z czym no, mogę powiedzieć zdecydowanie, że ogarnięta byłam już dość wcześniej. Ale taka większa zmiana, czyli taka zmiana, w której nastąpiło przyspieszenie i bardzo takie duże odrzucenie oczekiwań społecznych i zrzucenie ich z siebie właśnie nastąpiło u mnie wtedy, kiedy miałam 28 lat i zachorowałam, to wtedy mogę powiedzieć, że zdecydowanie jakaś taka nowa Kamila się narodziła. Wcześniej byłam bardzo ambitna, założyłam rodzinę, miałam już sukcesy, ale jeszcze nie realizowałam wszystkiego tak zgodnie ze swoimi wartościami. Nie miałam w sobie takiej nieustępliwości, takiej szczególnej odwagi, która dopiero wtedy, kiedy no, spotykasz diagnozę, potem też leczenie, bo się okazało, że ja miałam tych guzów ostatecznie 8, potem jeszcze 1, 9, to jednak są takie doświadczenia, które uczą pokory, ale też pokazują, co jest takie naprawdę w życiu ważne i że to, że ktoś wymyślił dla mnie jakąś drogę jako dla kobiety albo jakąś rolę, którą jego zdaniem powinnam spełniać, to ja wtedy pozwoliłam sobie już jak ją totalnie odrzucić, zakwestionować i zadać sobie pytanie, okej, Kamila, ale czego ty naprawdę chcesz? Więc jeżeli mielibyśmy opowiedzieć o takim momencie takiego dodatkowego mojego ogarnięcia, to był 2008 rok. Natomiast cały czas się doskonale, teraz mam w tym roku 43 lata i mogę zdecydowanie powiedzieć, że teraz jako kobieta po 40 różnię się mentalnie od siebie takiej, która miała 28 lat i jestem no, jeszcze bardziej doświadczona, jeszcze bardziej samodzielna, odpowiedzialna, ale też mam w sobie jeszcze więcej pokory i takiego przekonania, że idę w dobrym kierunku, takiej wiary w swoje możliwości. Mhm. Wrócę do tej ogarniętości, bo chciałem przeprosić oczywiście, jeśli źle to zrozumiałaś. Chodziło mi o to, ja trochę siebie widziałem w analogii, bo ja wychodziłem z biednego domu, gdzie miałem ten głód, o którym ja dzisiaj mówię, że jeśli obojętnie gdzie jesteś, a nie masz głodu, to sobie nie poradzisz, ale jak jesteś w sytuacji naprawdę kryzysowej, rodzinnej jakiejś, gdzie ktoś ci nie pomaga, bo nie ma gwarancji, że ktoś ci będzie pomagał, po prostu to nie jest nigdzie spisane, to trzeba mieć ten głód i trzeba być właśnie ogarniętym, mimo że nieogarniętym finansowo się jest często, bo się po prostu ma
no to młodość jeszcze się nie zarabia, więc to pamiętałem, jak kiedyś opowiadałaś, jak miałaś tą historię, wychodziłaś z jeansami jednymi z domu. To jeszcze zapytam, bo jest takie pytanie i ono jest fajne, bardzo takie intymne, prywatne. Czy obraz twojej mamy, jaki widziałaś jako dziecko, jeszcze młodsza Kamila, nie 17-letnia, no miałaś jakieś właśnie... No patrzy się, tak? Kobieta patrzy często na tą mamę jako wzór właśnie kobiety, jak powinna w przyszłości wyglądać. Być może rozmawiałyście kiedyś o tym. Mama często mówiła, no warto iść w tym kierunku, to jest dobry zawód, tu się dobrze zarabia. Czy ty jakoś świat postrzegałaś, a później on się znacznie zmienił? Czy w ogóle nie było czegoś takiego, że mama dawała ci wzór, albo po prostu było to neutralne? Szukasz sposobu, by umiejętnie pomnażać swój majątek i sam nie wiesz, jak to zrobić? A może w obliczu rosnących cen i wysokich rat kredytu nie potrafisz zapanować nad własnym budżetem? Chcesz to zmienić? Odbierz bezpłatną konsultację w projekcie Finansowo Zależni. Z naszej pomocy skorzystało już ponad 3000 osób. Dołącz do ich grona, wypełnij formularz i pokonaj swoją pułapkę bierności. Oczywiście każda mama daje wzór, nawet jeżeli to jest antywzór, to również jest wzór, tak? Bo to jest no, jakieś postrzeganie tego, jak wygląda życie. Jako bodajże 10-latka zaczęłam interesować się bardziej takimi układami, że tak powiem, damsko-męskimi. Czyli przyglądałam się zarówno mojej mamie, jak również koleżankom, jakimś sąsiadkom i zadawałam pytania, na przykład dlaczego ta pani idzie do pracy, a ta nie idzie do pracy, tylko na poduszce ciągle po prostu w tym oknie w bloku tam wygląda i sprawdza, co u kogo słychać. A ta jest nauczycielką i chodzi taka elegancka zawsze w szpilkach, a ta jakoś inaczej i jako taka mała dziewczynka przyglądałam się temu. Pamiętam, że moja mama, będąc z moim ojczymem, kiedyś powiedziała, że kiedy się rozstali, powiedziała, że marzy o tym, żeby kupić sobie kiedyś mieszkanko, żebyśmy tak miały po prostu mieszkanko, no, ale że to jest niemożliwe, że tak samodzielnie kobieta nie jest w stanie zarobić na to, aby takie mieszkanko kupić. I ja jako młoda dziewczyna pytałam, a dlaczego nie może tak kobieta kupić takiego mieszkanka. No i mama mówiła wtedy, że a no to wiesz, to trzeba mieć męża i to trzeba razem na to wszystko zarobić, bo kobiety mało zarabiają pieniędzy, mężczyźni dużo zarabiają pieniędzy. No i ja oczywiście w tej swojej takiej dziecinnej dociekliwości dopytywałam, a dlaczego mężczyźni zarabiają więcej pieniędzy, a dlaczego kobiety nie mogą więcej zarabiać? Więc pytałam. Później pytałam koleżanki mamy, sąsiadki, nauczycielki i wszystkich pytałam. I bardzo często właśnie słyszałam o tym, że tak kobiety nie mogą. I dorastając, i też bardzo często słyszałam, że ja jestem jeszcze młoda i że nie rozumiem, jak dorosnę, to zobaczę. W związku z czym ja tak dorastałam i czekałam, aż zobaczę, ale jednocześnie miałam taki w sobie duży bunt, że to trzeba znaleźć męża, na przykład bogatego, żeby być bogatą w kontekście finansowym. Mówiłam, a czy tego nie można załatwić bez męża? I tak sobie obiecałam wtedy, że nie, że ja tutaj się buntuję i mi się taka sytuacja nie podoba i że to fajnie, jak się znajdzie bogaty mąż, ale jak on nie będzie bogaty, to co, już wyjść za niego nie można? To bez sensu, jak fajny jest. I w związku z czym ja dorastałam na takim buncie bardziej przeciwko temu, co istnieje albo co chciano mi zaproponować, tudzież sprzedać. Miałam też kiedyś takiego znajomego, starszy ode mnie przedsiębiorca, który, kiedy byłam, że tak powiem, na tak zwanym wolnym rynku, to kiedyś do mnie podszedł i powiedział: Kamila, tylko pamiętaj, nie sprzedaj się tanio. I to dotyczyło mnie jako kobiety, która potencjalnie kiedyś będzie wychodzić za mąż. I tak sobie pomyślałam, kurczę, no nie. No nie, jest we mnie naprawdę duża niezgoda na tego typu sposób patrzenia na świat, więc moja mama nie była niezależna finansowo, moja mama pracowała fizycznie, pieniądze, które zarabiała, były no, nieduże i zdecydowanie jakby tutaj posiłkowała się tą drugą wypłatą. Nie za bardzo też dbała o to, aby awansować, aby rozwijać się zawodowo. Dlatego raczej była dla mnie w kontekście finansowym takim przykładem tego, czego ja nie chcę. I chciałam się bardzo od tego odbić.
Spodobało mi się, że powiedziałaś, że byłaś taką buntowniczką, że nie podobał ci się ten świat, który widziałaś, ten system poukładany tak, ten system patriarchalny, często się mówi tak, że ta kobieta w domu powinna zostać, ten facet powinien iść pracować, a jeśli ta kobieta pracuje, no to ona zarabia przecież zawsze mniej. No i tak jest, jeśli chcesz sobie kupić mieszkanie, no to musisz z facetem, że samemu... Znam to doskonale, pozdrawiam moją mamę oczywiście, ale to nie jest jej wina, to nie jest wina jej mamy, no po prostu one się urodziły w takich czasach i też dostęp do mentorów, do mentorek, do książek, do kogoś, kto pokazywał inny świat, był mniejszy lub żaden, nie było po prostu takich osób, kogo można było obserwować i inspirować się tym, bo to tak jest. Ja będąc w szkole podstawowej, już opowiadałem to parę razy, ale tobie pewnie nie, że widziałem osoby z mojej klasy, które inaczej żyły niż pozostali znajomi. Dlaczego? No wyjeżdżali na przykład na narty do Austrii, do Szwajcarii. Wtedy, kiedy ja byłem w szkole podstawowej, wiele, wiele lat temu, kiedy narty w Szwajcarii to było coś jak dzisiaj, nie wiem, lot do Afryki na miesiąc. Nie? Nie wszystkich na to stać też, więc ja się zastanawiałem i pytałem, dlaczego oni mogą. No i później się dowiadywałem, że rodzice są przedsiębiorcami. Pytałem, co to znaczy, tak? Dlaczego? I czym oni się różnią od moich rodziców, od rodziców mojego kumpla, którzy nie lecimy na te narty całą rodziną. Więc to było coś ciekawego. Dobrze, Kamila, wróćmy do tych kobiet i tego najważniejszego. Pewnie taką, która też by chciała tutaj zaistnieć. Jakoś. Tak, jest tu jeszcze jedna kobieta, tak, kotka. To ona, tak? Tak, ona, Lulu. Okej. Okay. Dobrze, wróćmy do tego twojego, bym powiedział, dorosłego już życia i tego, jak zaczęłaś nie tylko sama finansowo się ogarniać, ale, no bo na początku ty jako młoda Kamila pewnie kimś się inspirowałaś. O może, to jeszcze pytanie, czy znalazłaś jakąś kobietę, do której się przyczepiłaś i to ona była inspiracją, bo tak się mówi, że najpierw się inspirujemy kimś, potem sami inspirujemy innych ludzi. Myślę, że to też w twoim przypadku możemy powiedzieć. A ostatnio słyszałem, że później inspirujemy się ludźmi, którzy urośli na naszej inspiracji. To jest w ogóle super. Tak, więc myślę, że też możesz już mieć kobiety, które zrobiły tak. Wiele kroków do przodu i dzisiaj również one inspirują dalej. Więc to pytanie, wróćmy do początku. Czy ty miałaś jakąś kobietę, od której zaczęła się twoja zmiana? Muszę szczerze powiem, że na samym początku nie miałam takiej kobiety jako nastolatka i inspirowały mnie historie mężczyzn, ponieważ te książki, które czytałam, one na samym początku to były jakieś amerykańskie lektury i je pisali mężczyźni. Mhm. W związku z czym korzystałam właśnie z tamtej wiedzy i z tego, co mogłam tam zobaczyć. A kolejno zaczęłam poznawać kobiety. Pierwsza taka moja działalność zawodowa, bardzo ważna, dotyczyła mojej współpracy z firmą Oriflame. I w tej firmie poznałam dwie ważne w moim życiu kobiety. Jedna to była Jolanta Żak, a druga Edyta Kurek. Jolanta Żak była osobą, która była wtedy też w wieku mojej mamy, ale była właśnie taka zupełnie inna. Z jednej strony realizowała swoje marzenia o rodzinie, była mamą trójki dzieci, taką fajną, zadbaną, fajną kobietą, a z drugiej strony bardzo mocno koncentrowała się również na swojej karierze, na zarabianiu pieniędzy, była taka odpowiedzialna finansowo i to mi imponowało i pokazywała, że można, że te role nie muszą się od razu automatycznie wykluczać, jak niektórzy zakładają. A kolejno po kilku latach poznałam Edytę Kurek, która wtedy zarządzała firmą Oriflame Poland i z nią zrodziła się taka nasza duża przyjaźń, która trwa po dzień dzisiejszy, już jest ponad 20 lat. I ona była taką kobietą z dużego biznesu, od której również mogłam dużo czerpać i się inspirować. Bardzo wymagająca, bardzo taka... Z jednej strony empatyczna, ale z drugiej strony mierząca wysoko, w związku z czym kiedy jej słuchałam, kiedy ona mówiła o jakiejś książce albo jakimkolwiek poleceniu, to dla mnie bez dwóch zdań od razu to był sygnał, że ja to po prostu biorę, tę książkę czytam i się edukuję w tym obszarze. Także to były takie dwie kobiety, które zdecydowanie dzisiaj mogę im podziękować za to, że pojawiły się w moim życiu kiedyś. Dobrze, to idę w tą inspirację i przypomnę sobie
te szkolenia jako facet, bo te szkolenia robisz już kilkanaście lat na pewno, albo 10 co najmniej, bo ja to pamiętam ten początek mojej drogi rozwojowej, gdzie ty też się tam pojawiłaś jako kobieta i ja widziałem te pełne sale szkoleń, często, nie zawsze, pełne tylko kobiet i kobieta niezależna, to się chyba nazywało. Ja tam widziałem na tych salach nie 10 osób, nie 100 osób, ale czasami dużo, dużo więcej i dla mnie to było szokujące tak pozytywnie, że tyle kobiet chce się edukować, bo często właśnie ten świat biznesu, rozwoju osobistego, jak ja jeździłem, to tam było więcej mężczyzn. Na scenie też było więcej mężczyzn. I nagrywając kanał już od prawie 4 lat, też zastanawiam się, gdzie są te kobiety. I chciałbym, żeby ich tu było coraz więcej. Nawet myślałem o tym, żeby zrobić taką osobną, taką gałąź, tak, że kobieta na kanale biznesowa, rozwojowa, żeby same kobiety były w tym programie. Ale o co chcę zapytać? Jak ty, Kamilo, mogłabyś ocenić ten stan mental polskich kobiet wtedy, kiedy zaczynałaś i dzisiaj, w kontekście finansów, ale nie tylko, ale głównie chciałbym te finanse, bo one na kanale u nas się pojawiają. Nawet nie kwestie inwestycyjne, tylko te takie domowe, podstawowe. Jak to wyglądało wtedy, a jak to wygląda dzisiaj? No i dzięki tobie również myślę, że ta zmiana zaszła. Pytanie, jaka ona jest? Koncept kobieta niezależna urodził się 10 lat temu, wtedy kiedy napisałam książkę Kobieta niezależna. Napisałam ją już będąc trenerem i prowadząc szkolenia. Wcześniej, zanim ona się pojawiła na sali szkoleniowej, pojawiali się zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Prowadziłam szkolenia z budowania zespołu, z komunikacji asertywnej czy też ze sprzedaży. Ale oczywiście wtedy, kiedy ruszył projekt Kobieta niezależna, to na początku było 50 osób na sali szkoleniowej w związku z premierą książki, później 100, potem we Wrocławiu 800, a przez te 10 lat 20 tysięcy kobiet skończyło na żywo szkolenie Kobieta Niezależna. No i myślę, że jakieś 5% mężczyzn znalazło się na sali szkoleniowej przez ten cały czas na tym szkoleniu, ponieważ mężczyźni w mniejszości, ale jednak biorą w nim udział. Dlatego jestem głównie kojarzona jako kobieta, u której się pojawiają kobiety na szkoleniu. 10 lat temu, kiedy rozmawialiśmy o na przykład przekonaniach na temat finansów, na temat tego, że ktoś jest w ogóle odpowiedzialny za finanse, albo że rolą kobiety jest tylko i wyłącznie opiekować się domem, a rolą mężczyzny jest zarabiać pieniądze i po prostu utrzymywać rodzinę, to 10 lat temu jeszcze można było się spotkać z takimi stwierdzeniami 10 na 10, że tak powinno być i w ogóle o co tutaj chodzi, jak ja sobie zarobię jakieś, i to bardzo często kobiety wtedy mówiły, pieniążki, to są moje pieniążki, które ja sobie gdzieś tam wydaję. Bardzo często kobiety nie wiedziały nawet, ile mąż zarabia, co robi, jakie umowy podpisuje. Intercyza, czyli ta rozdzielność majątkowa, była postrzegana tylko i wyłącznie jako takie zło, brak zaufania i coś, co znaliśmy z filmów. Sytuacja, w której jeden jest super zamożny, drugi wchodzi do bardzo zamożnej rodziny i tutaj trzeba podpisać intercyzę. Przez te 10 lat zdecydowanie świadomość kobiet wzrosła, mężczyzn też. Już myślę, że jesteśmy coraz bliżej sytuacji, w której rozumiemy, że oboje ponosimy odpowiedzialność za życie finansowe, zarówno swojej, jak i również rodziny. I widzę coraz większą chęć, gotowość kobiet w tym, aby przyjąć odpowiedzialność za siebie, za finanse i nie tylko za takie swoje finanse, ale też ogólnie za rodzinne finanse i za budżet domowy. Teraz robimy drugą kampanię kursu online o budżecie domowym i coraz więcej kobiet już ogląda te materiały i zadaje pytania, takie jest bardziej dociekliwa niż kiedyś. Także zmienia się na plus. Tak, ja też mogę potwierdzić, że ten trend się zmienia i w tym pozytywnym kierunku to idzie. I to nie tylko faceci się rozwijają, ale również kobiety i całe rodziny. Rozmawiałaś ostatnio na żywo z Dawidem Kozioł i świetnie przyjęła się ta rozmowa. Dawidem Kozioł, z którym oczywiście nagrywamy na kanale, jak wiecie, i to Dawid wymyślił projekt Finansowo Zależni, projekt, w którym mówimy, że wszyscy jesteśmy zależni od pieniędzy, no bo przecież tak ten system jest wymyślony i wiemy, że przez ponad rok trwania tego projektu prawie 5 tysięcy osób zgłosiło się na indywidualne, darmowe konsultacje online, właśnie dotyczące swojego budżetu, nie inwestycji, to jest kolejny krok, ale właśnie swoich porządków w swoich finansach. Ja jestem zszokowany pozytywnie, że to tyle gospodarstw domowych, bo to nie jest tyle zgłoszeń, bo przecież każde zgłoszenie dotyczy jakiegoś gospodarstwa, bo każdy z kimś mieszka albo będzie mieszkał i to ma wpływ.
na to, więc tutaj super się cieszę. I Kamila, również tobie chciałem podziękować za te 10 lat od premiery książki, bo to jest naprawdę duża zmiana dla nas wszystkich, bo niektórzy się boją, to też chciałbym powiedzieć, niektórzy się boją, że ona będzie bogata, to ona zabierze moje bogactwo, więc lepiej, żeby on był biedny, bo to ja chcę te wszystkie bogactwo tego świata. A to tak nie działa. To działa w drugą stronę, że jeśli my będziemy bogaci, sąsiad będzie bogaty, koleżanka będzie bogata, to ona będzie z tych pieniędzy korzystać, więc one będą w obrocie, to każdy będzie się rozwijał i wszystko będzie dobrze. Poczytajcie o podstawach ekonomii, to dla tych, którzy wątpią w to, że bogactwo sąsiada jest czymś dobrym. Przechodzę do następnego pytania, Kamila. Ja mieszkam w dzielnicy, w której myślę, że mogę powiedzieć, że zdecydowanie moim sąsiadom pieniędzy nie brakuje. Dobrze mi z tym. Przynajmniej wiem, że nikt tutaj niczego nikomu nie zazdrości, bo wszyscy mają. Okej, okay, a mówisz o Polsce czy o Belgii, bo ty jesteś w Brukseli obecnie? Teraz mieszkam w Brukseli, w związku z czym no akurat, ale jak mieszkałam w Polsce, to też myślę, że sąsiedzi byli w porządku. Dokładnie, ja też jestem zdecydowanie za tym i też zdecydowanie lepiej, łatwiej, jakoś lepiej się czuję, jeśli mieszkam w dzielnicy, bo mieszkałem w różnych miejscach, 9 przeprowadzek za mną ostatnia tydzień temu i też przeprowadziłem się znowu w dzielnicę, gdzie widzę, że ludzie mają pieniądze i jest to okej, okay, jakoś lepiej się czuję. Przechodzę do kolejnego pytania. Pamiętam również z opowieści, i tu też nie pamiętam, czy to były twoje, czy to jakiegoś pracownika, że było takie szkolenie kiedyś, gdzie ty zadawałaś pytanie osobom na sali. I to najprawdopodobniej było właśnie na tym szkoleniu Kobieta Niezależna. I tam zadawałaś proste pytania. Co ty, kobieto, masz? Ile masz pieniędzy na koncie? Czy ty zarabiasz? Czy ty masz samochód? Jeśli samochód, to czy on jest twój? Jeśli masz dom, czy to jest twój? I tak dalej, i tak dalej. Czy ty masz w ogóle świadomość, że ten samochód jest na kredyt? Czyj to jest kredyt? Czy to jest na firmę? Czy to jest, wiesz, super, super ważne pytania, otwierające głowę, gdzie często zadaje się komuś pytanie, czy ty ogarniasz finanse? No tak, no to weź białą kartkę i zapisz sobie, co masz, czego nie masz, jeśli masz to, czy to jest kredyt, czy faktycznie to jest twoje, czy ty masz długi same i może nawet jeździsz super samochodem, mieszkasz w pięknym domu, ale generalnie masz 3 miliony długu. I chciałem zapytać, po co ty to robisz i dlaczego ta świadomość głównie kobiet jest ważna? Ja to robię na szkoleniu właśnie Kobieta Niezależna. To, co przytaczasz, to jest taki moduł na szkoleniu Kobieta Niezależna, w którym na samym początku przyglądamy się głowie, czyli takim mentalnym ograniczeniom i przekonaniom, które blokują bardzo często kobiety albo stoją im na drodze do tego, aby zacząć dbać o siebie również finansowo. A kolejno, kiedy już przerobimy i przyjrzymy się tym przekonaniom i kobiety zbudują swoją definicję kobiety niezależnej, czyli kiedy to będzie, po czym one poznają, że są faktycznie niezależne jako kobiety, to mówimy, okej, dobra, to żeby teraz gdzieś dojść do jakiegoś celu, trzeba najpierw sprawdzić, skąd ty startujesz. I mało kto wie, skąd startuje, ponieważ ludzie jakoś tak, nie wiem, to, i to nawet mówię ogólnie, i kobiety, i mężczyźni, po prostu się nad tym nie zastanawiają. Mają pieniądze na karcie albo na jakieś tam zakupy i styknie. A jak wygląda ich majątek, tak jakoś po co to liczyć? W związku z czym ja wtedy zachęcam do tego, aby usiadły i wypełniły w zeszycie ćwiczeń taką tabelę, na którą się składają ich aktywa i pasywa. Aktywa, czyli to wszystko, co są na plus, ale uwaga, mają to na pewno zapisane na papierze. Ponieważ bardzo często kobiety wchodzą w takie jakieś układy, w których mieszkają gdzieś i myślą sobie, że, no, że mają mieszkanie albo że mają dom, ale w akcie notarialnym próżno ich szukać. Gdzieś to jest po prostu, należy do teściów. Teściowie powiedzieli, że kiedyś to przecież dzieci będzie wasze, no ale nie jest, teściowie żyją, nigdzie to nie jest zapisane, ale na przykład ta kobieta jest gotowa czynić nakłady na ten dom albo na połowę tego domu, bo przecież no, mieszkamy z rodzicami mojego męża, a kiedyś oni nam to przepiszą, więc o co chodzi, tak? I jej się wydaje, że ona coś ma, albo że ma dom, albo na przykład jeździ samochodem, który jest w leasingu na firmę teścia i ona uważa, że ona po prostu ma super luksusowy samochód. No nie, ona go w pewien sposób dostała w użyczenie i jutro można jej ten samochód zabrać i jeszcze mam nadzieję, że to nie ona chociaż płaci te raty leasingowe. W związku z czym
Kiedy ja tak proponuję tym kobietom, aby tak stanęły sobie w takiej prawdzie i zaczęły zapisywać naprawdę, co mają, i później po drugiej stronie, jakie są pasywa, czyli jakie mają ewentualnie zobowiązania, kredyty, może jakieś karty kredytowe, gdzieś tam linie debetowe pozaciągane, to jest taki być może trudny moment, ale on jest potrzebny, żeby mieć taki zimny prysznic i się zastanowić, okej, gdzie ja jestem? Tak? Gdzie ty jesteś, królewno, w tym swoim po prostu finansowym życiu? Bo to, że ty masz na sukienkę, to okej, super. To, że ty masz na fryzjera i wróciłaś właśnie z paznokci, cieszę się bardzo. Ale powiedz mi, jak wygląda twoja sytuacja finansowa tak naprawdę? I bardzo często tam kobiety na przykład na takim szkoleniu mówią, że no ale my mamy 3 samochody. I ja mówię, ale kto mamy? No ja i mąż, ale kto konkretnie ma? No ja i mąż, ale ja mówię, i ty i mąż macie te samochody, macie wspólność majątkową, na kogo są te samochody? I ona na przykład mówi, nie, one są na spółkę. A ja na jaką spółkę? Na ZOO. I tak dalej. Ja mówię, to jesteś pewna, że to też są twoje samochody? Tak, bo mamy wspólność majątkową. I ja mówię, ale na pewno jesteś pewna, że to jak one są na spółkę, to również twoje i tak dalej. I zaczynam ją tam po prostu... tak dopytywać i no jeżeli trzeba, to wyprowadzać z błędu, bo bardzo często tak w takiej słodkiej niewiadomej sobie po prostu żyją. Mm-hmm. A to jest największa zmiana, największy szok w głowach kobiet po tym szkoleniu, to jest właśnie ta świadomość tego, że one mogą nie mieć, jeśli nie mają dokumentu na dom, czy jeszcze jest coś innego, czego myślę, one się dowiedzą. Najbardziej szokującym momentem to akurat na wschodzie Polski tego doświadczyliśmy, kiedy pojechałam na szkolenia do Rzeszowa, do Białegostoku. I tam bardzo często jest taka kultura wręcz, że na przykład rodzice dają działkę swojemu synowi, bo mają, no to na przykład dają mu działkę, no i młodzi się na przykład na tej działce budują później. Mhm. I ja się pytam na tym szkoleniu, pytałam się, okej, to kto z was mieszka w domu jednorodzinnym? No i tam dziewczyny podnoszą rękę. Okej, a kto z was dostał działkę od swoich rodziców? No niektóre podnoszą. A kto z was mieszka w domu rodzinnym, w którym to mąż dostał działkę od swoich rodziców? No i bardzo dużo osób podnosi rękę. Okej, a czy wybudowaliście wspólnie dom na działce tej, którą dostał od rodziców? No tak, wybudowaliśmy. A kto z was był później u notariusza i, że tak powiem, załatwiał kwestię tego, aby tą działkę wnieść do majątku wspólnego? No i tutaj już niewiele pań podnosi rękę. No i teraz kto z was daje sobie sprawę z tego, że tak naprawdę te pół domu to nie jest ich? No i tutaj jest, jak to nie jest? Przecież razem go budowaliśmy po ślubie, tak? No ale działka jest na męża, jest jego własnością, dom też jest jego własnością, więc witamy w dorosłym życiu, koleżanku. Mhm. To jest taki największy szok. W Warszawie to nie jest taki szok, ponieważ tam z reguły no, nie ma takiej sytuacji, że ktoś dostaje działkę od rodziców i tak dalej, tylko raczej razem sobie kupują jakieś mieszkanie na przykład albo dom. Mhm. To jest bardzo ważne. Myślę, że wiele kontrowersji pojawia się również przy okazji rozdzielności majątkowej, o której również dzisiaj tutaj już chwilę wspomniałaś, więc tutaj pytanie chciałbym skierować właśnie tam, bo często jest mowa i o tym też dzisiaj wspomniałaś, że to jest brak zaufania, a ja uważam, że właśnie, że to jest najwyższe zaufanie i bezpieczeństwo tej drugiej osoby, obojętnie w którym kierunku to idzie, no bo czasami to kobieta robi biznes i chce chronić swojego męża czy partnera. I rozmawiają o tym, tak, że w przyszłości będziemy myśleć o tym, żeby cię zabezpieczyć i w stronę kobiety. Więc jak ty tłumaczysz to osobom, które mówią, no co ty Kamila, przecież rozdzielność majątkowa, no to znaczy, że my sobie nie ufamy, że mamy się podzielić jakoś, przecież zawsze wszystko mieliśmy razem, więc tak musi zostać. A po pierwsze, nie istnieje tylko i wyłącznie jedna rozdzielność majątkowa i mało kto o tym wie, mało kto odrabia to zadanie domowe, w związku z czym właśnie ma takie skojarzenie. A rozdzielność majątkowa w sytuacji, w której na przykład jedno z małżonków prowadzi działalność gospodarczą, zwłaszcza w Polsce, gdzie no, jedna zmiana, że tak powiem, może spowodować duże kłopoty. Ja uważam, że Polska jest dobrym miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej, żeby nie było, że nie, sama ją tam prowadzę, wszystkie spółki mam w Polsce, działalność gospodarczą też mam w Polsce, ale też na przykład mój mąż nie prowadzi biznesu, jest pracownikiem Komisji Europejskiej, w związku z czym my
podpisaliśmy taką rozdzielność majątkową wiele lat temu, której intencją było chronienie chociaż połowy majątku naszego. Tak, czyli ustaliliśmy, że dzielimy się wszystkim po połowie, jesteśmy małżeństwem, razem dorabiamy się naszego majątku, taka była nasza intencja, tak się też umówiliśmy na samym początku, kiedy postanowiliśmy założyć rodzinę, ale chcielibyśmy chociaż połowę majątku chronić, ze względu na to, że różnie to bywa z urzędami i tak dalej, no czasami no, urząd skarbowy, jeżeli by na przykład w wyniku, a czasami jakiejś pomyłki, wsiadł po prostu mi na konto, zablokował środki, no to nie chciałabym, żeby były zablokowane wszystkie środki, jakie mamy po prostu jako rodzina. W związku z czym spisaliśmy taką rozdzielność, ale jednocześnie dbaliśmy o to, aby wszystkie nasze takie inwestycje, czy żelazna poduszka finansowa, były po połowie rozdzielone pomiędzy nas. Czyli tak dbaliśmy o to, żeby to wszystko było po połowie. Później dopiero Katarzyna Kraus, radczyni prawna, która napisała książkę Z prawem jej do twarzy, i tutaj dochodzimy do sytuacji, w której właśnie mogę się inspirować kimś, kogo wyszkoliłam, kogo spotkałam na sali szkoleniowej, ponieważ Katarzyna była kiedyś na szkoleniu Kobieta Niezależna, potem ukończyła u mnie program biznesowy RBC Master Business Training i później ja mogłam być wydawcą jej książki, która właśnie tłumaczy o tym, jak zadbać o bezpieczeństwo prawne w związku i formalnym, i nieformalnym, albo też kiedy się jest singlem. I Katarzyna powiedziała: Kamila, ale to przecież możecie mieć, jeżeli tobie zależy na tym, żeby ta intercyza, żeby ta rozdzielność majątkowa tak naprawdę była 50/50, to przecież wy możecie mieć podpisaną umowę małżeńską, taką z wyrównaniem dorobków. Czyli taką, w która w razie czego, gdyby coś się wydarzyło pomiędzy wami, no, chcielibyście się rozstać albo jakiekolwiek inne sytuacje by nastąpiły, to będziecie się dzielili 50/50. Czyli to, co zgromadzisz ty i to, co zgromadzi twój mąż, będzie po prostu dzielone po połowie. Czyli taka sytuacja, jakiej pragnęłam, jednocześnie zawierająca takie bezpieczeństwo w kontekście tego, że nie ryzykujemy całym majątkiem. I wtedy my mówimy: aha, no to dobrze, no to idziemy do notariusza i zmieniamy tą umowę na właśnie taką. I dla nas jest to forma takiej troski i zadbania o każdego w naszej rodzinie. Ja się czuję zadbana, zaopiekowana w naszej rodzinie, mój mąż też się czuje zadbany, zaopiekowany w naszej rodzinie i bezpieczny finansowo. Moim zdaniem w miłości, w małżeństwie, no to jest podstawa, jesteśmy to sobie winni. Podoba mi się to, co powiedziałaś i fajnie, że pokazałaś książkę przed chwileczką, więc to są bardzo ważne tematy i my również na kanale często poruszamy tematy w Polsce na pewno kontrowersyjne, tematy tabu. Część osób pisze, już coraz mniejsza część, że co się ja będę tym interesować, przecież to nie jest takie istotne. Nagle mówicie o testamencie, przecież ja jeszcze żyję. No i ja mówię: tak, no ale jak nie będziesz żyć, no to już nie napiszesz testamentu, pisze go się tylko, da się go tylko napisać za życia i obojętnie kiedy go napiszesz, zawsze możesz go edytować. Więc my też apelujemy do naszych widzów, bardzo świadomych, ale chcielibyśmy tych mniej świadomych, którzy też czasami piszą takie, powiem delikatnie, nieświadome komentarze. Chciałbym, żeby oni również chociaż byli na początku neutralni, zastanowili się, a później może, żeby już coś robili, bo ta bierność, która również jest bardzo duża, bo my możemy przeczytać książkę, obejrzeć film, pójść na szkolenie, ale później dalej być w tym samym miejscu, mówiąc sobie w głowie: ja to wiem, bo ona to mówiła, ja to wiem, bo świetnie to napisała, ale pytanie, co dalej z tym zrobisz? Czy jest jakaś nawet najmniejsza zmiana, ja zawsze mówię filozofią Kaizen: weź białą kartkę, długopis i napisz tam chociaż tytuł testament, napisz tam chociaż moje rozliczenia finansowe, nie wiem, moja kasa domowa, cokolwiek, zacznij, jak już będziesz to widzieć, to już będziecie ciągnąć, żeby to skończyć. Nawet tą książkę kup, połóż na biurku, jakkolwiek. Ja wiem, że statystyki są przerażające w tym złym świecie, w kwestii nawet braku korzystania ze szkoleń, bo szkoleń mnóstwo jest i 60-80% osób nawet ich nie otwiera, nawet nie zagląda do produktów, za które zapłaciło. Tak. Także chciałbym zachęcić przede wszystkim... Ja tylko ci przerwę na chwilę, tak? I powiem, że dla mnie testament jest oczywiście podstawą. Ja swój pierwszy testament spisałam, jak miałam 25 lat i zostałam mamą.
bo w tym wieku urodziłam mojego pierwszego syna i wtedy spisałam testament. Sprawa testamentu, sprawa ubezpieczenia na życie i dożycie, na wypadek utraty możliwości pełnienia pracy, swoich obowiązków zawodowych, pełnomocnictwa w banku poskładane, uporządkowane dokumenty, które w razie czego ta druga osoba albo dzieci mogą wziąć i wszystko jest po prostu poukładane. Dla mnie to jest podstawa takiej odpowiedzialności za rodzinę. I zarówno ja jako mama, jak również od mojego męża tego oczekuję, że mamy to odrobione. I ja wiem, że to zajmuje czas i niektórym się nie chce za to zabrać, ale tutaj proponuję albo umówić się na spotkanie z doradcą, albo takim finansowym, takim chociażby nawet jak Dawid Kozioł, czy też z radcą prawnym, takim jak na przykład Katarzyna Kraus, i zadbać o te swoje sprawy takie około finansowe, ale bardzo często jesteśmy świadkami takich trudnych sytuacji, w których ktoś ma nieubezpieczony dom, nie ubezpieczył siebie i z tego robią się tragedie, a wszystko było świetnie i wszystko żarło, jak było dobrze. No ale gdzieś ta niefrasobliwość tutaj się wdała. Wiem, że nie ubezpieczymy się na wszystko, ale na co możemy się ubezpieczyć, no to po prostu zróbmy to. Super, dziękuję, że o tym powiedziałaś, że to wybrzmiało z twoich ust, bo mógłbym ja to powiedzieć, ale jestem facetem, szczególnie dzisiaj. Myślę, że to jest bardzo ważne, że ty powiedziałaś, bo to są truizmy, tak? Wszyscy przecież o tym słyszeli już tyle razy, ale wszystko jest dobrze, jeśli tak jak powiedziałaś ładnie, wszystko żre i wszystko nam idzie, przecież mamy teraz passę, wszystko nam idzie, zarabiamy, dzieci nam się rodzą, pięknie jest, nowy dom. I nagle coś się dzieje i nie pomyśleliśmy, no bo przecież było tak dobrze, to dlaczego się ubezpieczać od jakichś kryzysów? To ja teraz zadam bardzo ważne pytanie. Myślę, że wszystkie są, ale to jest takie, które jest często pomijane. Czyli dochodzimy do takiego momentu, że jesteśmy w małżeństwie, czy w jakiejś może parze na początku, bo jesteśmy młodzi, no ale mówiłaś o tym twoim wieku 25 lat, kiedy pisałaś testament, pierwsze dziecko, no więc byłaś bardzo młoda, trzeba powiedzieć. Jak dogadywać się w kwestii finansów z drugą połówką? Bo to jest przecież mentalność kobiety w kwestii finansów i mentalność faceta zupełnie inna. Myślę, że wielokrotnie to pytanie dostawałaś lub rozkminiałyście jako kobiety na sali, jak się dogadać z tym mężem, bo przecież ja tu dzisiaj jestem, szkolę się, a mąż mi powiedział, że mam siedzieć w domu i mam tu nie przyjeżdżać, lub odwrotnie. Jak ty to rozkminiłaś w swoim chociażby domu i jak to działa dobrze? Od czego zacząć? Oczywiście, jeżeli dotychczas tych rozmów nie było i my nagle zaczniemy te rozmowy prowadzić, to jako kobieta, czy nawet jako mężczyzna, to możemy się spodziewać tego, że nastąpi, że tak powiem, delikatne spięcia. I że jeżeli tych rozmów nie było wcześniej, nie mamy takiej kultury rozmawiania o finansach, to że te pierwsze rozmowy mogą nam nie pójść najlepiej. Dlatego ja tutaj proponuję na początku zastanowić się, po co chcemy taką rozmowę przeprowadzić i o co właściwie nam chodzi, jaką my mamy intencję. Moją intencją jest na przykład w moim związku, ja sobie tak wyobrażałam zawsze swoje małżeństwo, w którym mamy transparentność finansową, oboje pracujemy na nasze dobro, na nasz majątek i na naszą rodzinę. Czyli jeżeli ja wychodzę za mąż po to, żeby być żoną jakiegoś męża i mieć męża, to po to, że ja chcę w nim widzieć swojego partnera, swojego kochanka, swojego przyjaciela, takiego człowieka, na którego będę mogła liczyć w trudnych chwilach, ale również on będzie mógł czasami oprzeć się na mnie. Takie swoje lustro, w którym będę widziała swoje niektóre jakieś przywary i prawdopodobnie on będzie w stanie najszybciej je uwypuklić, ponieważ spędzamy ze sobą dużo czasu, w związku z czym na to też się muszę jakby przygotować. I widzę w tym moim mężu człowieka, z którym idę przez życie, buduję rodzinę, czyli ja akurat wiedziałam zawsze, że chcę mieć dzieci, w związku z czym też kiedy byłam w związku, to pytałam tego mężczyznę, czy on też myśli o założeniu rodziny i czy chce mieć dzieci, ale również widzę w tym człowieku kogoś, z kim budujemy razem nasz majątek jako rodziny. Dlatego dla mnie naturalnym jest, że tak jak rozmawiamy o tym, jak chcielibyśmy wychować swoje dzieci, to tak samo rozmawiamy o tym, jak chcielibyśmy zarządzać naszymi finansami, jak chcielibyśmy budować nasz wspólny majątek i w oparciu o co go będziemy budowali.
Dlatego dla mnie to są rozmowy naturalne i to przez to trzeba na samym początku przejść. Gdybym dzisiaj miała podjąć taką rozmowę po raz pierwszy z moim mężem, na przykład załóżmy, że to będzie mój mąż Rafał, to bym powiedziała, kochanie, byłam na takim szkoleniu, na którym dużo się uczyliśmy o finansach i zdałam sobie sprawę, że my dotychczas mało rozmawialiśmy na temat naszych finansów małżeńskich i rodzinnych i gdzieś ten temat tak odkładaliśmy na bok, dlatego chcę ci zasygnalizować, że chciałabym, żebyśmy w najbliższym czasie poruszyli ten temat i żebyśmy usiedli pewnego dnia i zaczęli się w ogóle zastanawiać do tego, w którym kierunku idziemy jako para, jeżeli chodzi o nasz majątek, o nasze bezpieczeństwo finansowe i żebyśmy tak transparentnie i szczerze zaczęli na ten temat rozmawiać. Wiem, że w niektórych rodzinach wtedy pojawi się taka odpowiedź, ale co rozmawiać, ale o co ci chodzi, tak? O czym chcesz rozmawiać? Więc wtedy ja oczywiście zachowałabym spokój i bym powiedziała, kochanie, o naszych finansach, jako małżeństwa, o bezpieczeństwie finansowym naszej rodziny. Chciałabym, abyśmy w najbliższym tygodniu pochylili się nad tym, na czym stoimy finansowo i zaplanowali, dokąd chcielibyśmy jako para iść. Dokąd zmierzamy, jakie mamy cele finansowe, jak chcielibyśmy zarządzać w ogóle swoimi finansami, jak chcemy budować swój wspólny majątek, ponieważ jesteśmy parą, jesteśmy rodziną i chciałabym, żebyśmy o tym porozmawiali. Kupiłam taką książkę, czytałam dużo tutaj o bezpieczeństwie prawnym w związku i też chciałabym, żebyśmy przez te punkty przeszli. Ponieważ nigdy na ten temat nie rozmawialiśmy, w wielu parach jest to taki temat tabu, dlatego na razie ci to tylko sygnalizuję, prześpij się z tym na spokojnie, wrócę do tego tematu, do ciebie. Mhm. Tak, żeby nie od razu forsować, bo wiem, że jeżeli ten temat nigdy nie był podejmowany, to potrzebne jest teraz takie, że tak powiem, ostygnięcie i powrócenie do tej historii. I na pewno ja nie jestem kobietą, która dałaby się zbyć tekstem typu, no co, przecież wszystko masz, niczego ci nie brakuje, co, zarabiam, daję na dom, więc o co ci chodzi? Ja bym powiedziała, o to mi chodzi, aby mieć świadomość tego, jak wyglądają nasze kompleksowe finanse, dlatego chcę z tobą o tym porozmawiać. Myślę, że jutro będzie dobry dzień, aby wrócić do tego tematu. I teraz jest jedno zdanie, które chcę w tym twoim wywiadzie powiedzieć, nawet jak mnie nie pytasz, to ja się sama zapytam. Bardzo proszę. Czasami kobiety mówią, że boją się rozmawiać na temat finansów. Wszystko jest przepisane na przykład na męża. Na nie nie ma za bardzo nic. I kiedy one zaczynają na temat finansów rozmawiać i chcą się czegoś dowiedzieć, to mężczyzna mówi, ale o co ci chodzi? To co, ty mi nie ufasz? To ja wtedy proponuję, żeby powiedzieć, co to ma wspólnego z zaufaniem. No bo gdybyś mi ufała, to byś mi tutaj takich pytań nie zadawała, co jest na kogo i tak dalej. Jest to wszystko na mnie, przecież cię nie zostawię z niczym, chyba nie masz mnie za takiego, który po prostu byłby w stanie kobietę zostawić bez pieniędzy, a poza tym kocham cię, jest dobrze, więc o co ci chodzi? Wtedy ja bym powiedziała jedno zdanie. Kochanie, jeżeli to jest tylko i wyłącznie kwestia zaufania i że jeżeli chcesz tak je mierzyć, to w takim razie przepiszmy wszystko na mnie i to w takim razie zobaczmy, jak bardzo ty ufasz mi. Mhm. Łatwo się mierzy zaufanie, kiedy wszystko jest na ciebie. No dobra, dobre zdanie. Ciekawe, w ilu domach zacznie się taka rozmowa po tym zdaniu. Chciałbym jeszcze dwa tematy poruszyć na koniec, bo już prawie nam zleciał nasz czas i myślę, że to jest początek naszych rozmów, bo one są po prostu tak ważne i to jest tak dużo tematów, że to jest dzisiaj dopiero literka A w alfabecie. No to te dwa ostatnie tematy. Pierwszy, który się pojawia w domach i czasami to on jest początkiem jakichś problemów finansowych, bo ja o tym słyszałem. Ja już go dzisiaj nie mam, bo sobie z tym poradziłem, ale myślę, że wiele osób, nie tylko kobiet, ma problem z asertywnością, a ty też bardzo fajnie o tym kiedyś mówiłaś, podobało mi się to. Więc chciałbym, żebyś powiedziała, w jaki sposób odmawiać nie tylko rodzinie, kiedy przychodzą do nas pożyczyć kasę. Hmm.
Zdajmy sobie sprawę z tego, że po pierwsze pieniądze, które posiadamy, są nasze i nawet jeżeli jesteśmy lepiej uposażeni niż cała reszta świata, nie mamy obowiązku pożyczać nikomu pieniędzy i inni ludzie są odpowiedzialni za ich sytuacje finansowe, a instytucje, które ewentualnie się specjalizują w pożyczaniu pieniędzy, to są na przykład banki. Więc jeżeli ktoś by do mnie przyszedł pożyczyć pieniądze, a ja nie chciałabym ich pożyczyć, to wtedy bym powiedziała, że słuchaj, czuję się niezręcznie wtedy, kiedy ty prosisz mnie o pożyczenie pieniędzy. Powiedz proszę, czy coś się stało? I jeżeli ta osoba by powiedziała, no nie wiem, no co by mogła taka osoba powiedzieć, może Grzegorz, ty mi podpowiedz, co się mogłoby stać? Co by się mogło stać? No nie wiem, no samochód się zepsuć, ktoś się zadłużył, jeśli powie prawdę, no mógłby się gdzieś zadłużyć, gdzie musiał dać szybciej pieniądze. Gdzieś się zadłużył. To bym powiedziała, jeżeli bym nie chciała tych pieniędzy pożyczyć, to bym powiedziała, że słuchaj, no jeżeli pożyczyłeś gdzieś indziej pieniądze, a teraz ja ci te pieniądze pożyczę, no to szansa na to, że będziesz w stanie mi je zwrócić, jest stosunkowo niewielka. Nie zaryzykuję tego, aby pożyczyć ci te pieniądze, ponieważ boję się, że później, jeżeli będę miała je odzyskać, to i tak właściwie nie posunę się do takich ostatecznych rozwiązań. Więc może być tak, że one nigdy do mnie nie wrócą. Nie mogę sobie finansowo na to pozwolić, albo nie chcę sobie finansowo na to pozwolić. Gdyby ktoś przyszedł do mnie z moich znajomych i poprosił o pieniądze i bym zapytała, co się stało i ten ktoś by, no okazało się, że wpadł w jakieś totalne tarapaty finansowe, nie ma na jedzenie, to bym powiedziała, słuchaj, to ja mogę dla ciebie zrobić takie zakupy spożywcze, natomiast nie pożyczę ci tych pieniędzy, wolałabym, aby to nie był taki zwyczaj, że ty korzystasz z takich rozwiązań. Jeżeli taka sytuacja wydarzyłaby się pierwszy raz i znam moich przyjaciół, znam moich znajomych i wiem, że mają jakąś taką sytuację bardziej inwestycyjną, w której potrzebują pieniędzy, bo się gdzieś przyblokowali z płynnością finansową, a mają jakąś po prostu super okazję, ale mają majątek, to uwaga, spisalibyśmy weksle i zresztą spisujemy je. Spisujemy takie umowy pożyczki, które zawierają weksel również, w związku z czym w razie czego jesteśmy oboje zabezpieczeni finansowo, jeżeli taka sytuacja by nastąpiła. Natomiast w normalnej sytuacji nie jestem odpowiedzialna za to, więc raczej bym poleciła, żeby ten ktoś sprzedał po prostu coś, co ma, żeby uzyskać tę kwotę pieniędzy, która jest mu potrzebna, czy to na naprawienie samochodu, czy na spłacenie jakichś swoich zobowiązań. Dobrze, to dwa ostatnie pytania, bo korci mnie jeszcze jedno, więc dwa będą. Pierwsze z nich na pewno pojawia się w wielu, wielu głowach kobiet, które chciałyby pójść dalej, ale mówią, kurczę, Kamila, przecież no to jest taki trochę dysonans, bo one trochę nie wierzą w tą drogę, w tą drogę sukcesu, tą zmianę, no bo widzą u siebie, że mało czasu. Ona mówi, ja jestem mamą, ja jestem żoną, ja jeszcze gdzieś chodzę do pracy teraz, ale chciałabym zmienić, albo drugą pracę mieć, albo biznes założyć, albo może mam pracę i biznes, i dom, i już nie wiem, jak to wszystko ogarnąć, trochę mi nie idzie. A ty jesteś, Kamila, taką osobą, która pokazała, że mimo tych wszystkich problemów, wszystkich tych różnych, no nie takich jasnych dni, tak? Były burze w twoim życiu i ty o nich opowiadasz. No i też jesteś mamą, masz te dzieci, nie mówisz, że wybrałam biznes i nie mam rodziny, ale mam męża, mam dzieci. Jak to wszystko właśnie pogodzić? Z czego trzeba zrezygnować pewnie? Jakie trzeba mieć rozmowy również z mężem, żeby to wszystko działało? Mam męża, mam dwójkę dzieci, teraz 18-letniego syna i 10-letniego syna, także już mogę powiedzieć, że jestem doświadczona jako mama. Mam trzy koty, które tutaj od czasu do czasu się pokazują, psa, mieszkam na co dzień. Dzieci chodzą do szkoły, mąż tutaj pracuje, ale przeprowadzając się do Brukseli, powiedziałam mojemu mężowi, że słuchaj, ja robię ukłon w kierunku twojej kariery, przeprowadzam się z tobą do Brukseli, ponieważ ty jesteś zatrudniony przez Komisję Europejską, najlepiej jest ci realizować twój plan zawodowy w Brukseli, natomiast moje firmy znajdują się w Polsce, w związku z czym ty oczywiście zrobisz ukłon w drugą stronę i będziesz
wspierał rozwój mój zawodowy wtedy, kiedy ja pracuję w Brukseli, a wtedy, kiedy ja pracuję w Polsce, a związane to będzie z moimi delegacjami, ponieważ pewne rzeczy będę robić zdalnie, ale uwielbiam szkolić na żywo, nie chcę z tego rezygnować i przynosić wszystkiego do internetu, w związku z czym te delegacje będą niezbędne. No i mój mąż powiedział, okej, robimy taki deal. My bardzo dużo rozmawiamy i ja bardzo jasno mówię mojemu mężowi, jakie mam oczekiwania. On też bardzo jasno mówi o tym, jakie ma oczekiwania względem mnie, co by wolał. Dlatego ja godzę swoje życie rodzinne i zawodowe w taki sam sposób, w jaki robią to mężczyźni. I zawsze się zastanawiam, że nikt mężczyzn o to nikt nie pyta, jak oni to robią. Prawda? Ciebie ktoś kiedyś pytał, jak to robisz? W jakiejś wywiadzie? Nie przypominam sobie. No właśnie, i to jest zawsze dla mnie takie rozkoszne. Po pierwsze, czego nie robię? Nie jestem mamą dla mojego męża, czyli on, no nie wiem, nie pakuję go na wyjazdy, nie dobieram mu koszulek, nie wybieram mu po prostu skarpetek, jest w stanie naprawdę zrobić wszystko, jest dorosłym mężczyzną, który samodzielnie potrafi o siebie zadbać, nie jest moim po prostu kolejnym syneczkiem. Mamy w domu bardzo jasny podział obowiązków, wszyscy odpowiadamy za to, aby nasz dom był czysty, aby było jedzenie w naszym domu, zakupy zrobione, pranie i cała reszta. Dzielimy się oczywiście tymi obowiązkami. Starszy syn gotuje w weekendy, w ciągu tygodnia my z mężem się uzupełniamy. Ja częściej gotuję, mój mąż częściej wstaje rano i wyrzuca, że tak powiem, dzieci rano z łóżek i do szkoły. Ja chodzę ze zwierzętami do weterynarza, mój mąż jeździ z samochodem i nie wiem, do mechanika i tak dalej. Ja zajmuję się niektórymi kwestiami inwestycyjnymi, mój mąż odpowiedzialny jest za jakieś tam opłacanie i sprawy administracyjne, ponieważ doskonale się w tym czuje i spełnia. A w związku z czym jesteśmy umówieni, że tak jak mój mąż pracuje i realizuje swoje plany, tak i ja również pracuję i realizuję swoje plany. Jest to możliwe tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wszyscy domownicy są zaangażowani w życie domowe. Ja od moich synów oczekuję, że oni będą umieli włączyć pralkę. Jeżeli mój syn, jeden i drugi, doskonale gra w szachy, doskonale gra w jakieś Minecrafty i inne gierki, w których po prostu budują miasta albo strzelają po prostu do kogoś i uczestniczą w grach strategicznych, to myślę, że strategicznie są w stanie zaplanować po prostu wrzucenie białych rzeczy do pralki i włączenie programu. Są dwa programy, wśród których mogą wybrać, naprawdę trudno jest się pomylić i ustaliliśmy to już dawno temu, że są w stanie to robić i ja po prostu tego od nich oczekuję. Mój młodszy syn, 10-letni, jest w stanie, jak ja podzielę na kubki prania, to mówię, Bruno, jest pranie do zrobienia. I on wie, że on ma wziąć jedną kubkę, wsadzić po prostu do pralki, wsadzić tam kapsułkę, włączyć na program Mix, a kolejno jak zacznie piszczeć, to znaczy, że trzeba to wyciągnąć, włożyć do suszarki obok, włączyć na program Mix i jak zacznie piszczeć, to trzeba to wyciągnąć. To naprawdę jest bardzo proste zajęcie, tylko większość kobiet wyręcza po prostu wszystkich domowników we wszystkim, w związku z czym są wręcz zajechane po skończeniu swojej pracy zawodowej i zrobieniu wszystkiego innego i nie mają już przestrzeni ani na to, żeby poświęcić czas sobie, na swój odpoczynek, na sport, na rozwój, na całą resztę, podczas gdy reszta, że tak powiem, dziubasków w domu siedzi na PlayStation albo po prostu na Netflixie, a one biegają po domu i jeszcze dalej coś układają. No i oczywiście uważam też, że większość rodzin, jeżeli może, to powinna sobie otworzyć taką furtkę, jaką jest korzystanie z zewnętrznych firm sprzątających i ułatwianie sobie życia. Ja odkąd pamiętam, odkąd zarabiam więcej niż, że tak powiem, średnia krajowa, korzystam z firmy sprzątającej i jeżeli mój mąż by powiedział, że on jest bardzo przeciwny, to bym powiedziała, kochanie, proszę bardzo, królestwo mopów, odkurzaczy, wszystkiego należy do ciebie, sprzątaj, jeżeli masz czas, żeby to robić. Super, myślę, że dużo przykładów prostych, ale zapomnianych i wybrzmiało z tego dla mnie bardzo, że to wyręczanie, tak, to wyręczanie, no i później efekt jest tego, że ta kobieta jest przemęczona
I to jest, to jest proste, bo podałaś przykłady, jesteś mamą dwójki synów, więc proste przykłady, które myślę, że każdy z nas, każdy z was może wprowadzić już dziś do swojego domu, jeśli tego nie ma. I ostatnie pytanie na dzisiaj, bo wiem, że to pewnie kolejne przed nami, bo mam jeszcze mnóstwo pytań, których nie zadałem, w głowie kolejne się rodzą, więc myślę, że 3 godziny spokojnie byśmy tu posiedzieli, ale plany troszkę mamy inne, więc dzisiaj ta godzina, ostatnie pytanie, myślę, że fajne. Jakie ty biznesy, jakie ty szanse biznesowe, jakie ty zawody przyszłości widzisz dla kobiet, które dzisiaj mówią, że one planują coś zmienić zawodowo, że jeszcze nie wiedzą, właśnie się zastanawiają. To nie jest ten moment, że raczej ta mama doradza, chociaż często też jeszcze kobiety młode wychodzą z domu i mama mówi, słuchaj, to może pójdziesz na studia, no bo jednak tam się dobrze zarabia. Więc ja nie chciałbym, żeby w Polsce były kolejne lekarki dobrze zarabiające, które są nieszczęśliwe, bo są tylko są lekarzami czy prawnikami, bo tak ktoś chciał. Które zawody przyszłości są według ciebie i fajne, i rozwojowe, i, no i można tam też dobrze zarabiać. Jak ty obserwujesz ten świat, bo widzę, że obserwujesz po twoich postach, obserwuję ciebie, obserwuję twoją społeczność, na pewno coś w głowie masz. Szczerze mówiąc, jakby nie chcę zaryzykować stwierdzeniem, które będą zawodami przyszłości, ponieważ sztuczna inteligencja i ten niesamowity rozwój, który wpada, że tak powiem, do nas i no, czy chcemy, czy nie, jest bardzo postępujący, w związku z czym no, coś, co dzisiaj powiemy, za chwilę może być zastąpione czymś innym. Ja bym bardziej poszła w takim kierunku, że każdy z nas, i to też mówię moim dzieciom, a zwłaszcza starszemu synowi, każdy z nas być może stanie jeszcze przed w swoim życiu, jeżeli no, ma przynajmniej 50 lat, to stanie w życiu swoim przed wyzwaniem, jakim będzie zmiana jego kariery. I to trzeba przyznać już za pewnik, że to, że zostanę jutro chirurgiem, to wcale nie znaczy, że tym chirurgiem zostanę do końca życia, albo że będę z nim w takim ujęciu, w takim wydaniu, jak mi się wydaje, że będę, prawda? Że podejdę na salę operacyjną i będę tam po prostu kroić swoich pacjentów. Ponieważ to się bardzo rozwija i być może niedługo będę operatorem jakiegoś po prostu urządzenia, które będzie wykonywało operacje bardziej za mnie. Więc bardziej bym się skłoniła do tego, aby otworzyć się na taką bardzo dużą elastyczność i pójść za głosem serca albo swojej pasji, czyli tego, do czego czujemy, że mamy powołanie, talent, czegoś, co nam wychodzi lepiej niż komukolwiek innemu, ale jednocześnie, abyśmy znaleźli sposób na zmonetyzowanie tego talentu. Ja ci podam przykład jednej z moich podopiecznych, moich klientek, Agnieszka Witkowska, znana jako architekt porządku. Pojawiła się wiele lat temu, bodajże 4 albo 5 lat temu na sali szkoleniowej mojej, na szkoleniu Zespół Marzeń, a potem Mistrz Sprzedaży. I ona wtedy pracowała w korporacji, w dziale marketingu, była taką panią, wiesz, w garsonce, w szpilkach, z wielkiej firmy. Ale jej ogromną pasją było porządkowanie, sprzątanie, decluttering, czyli odgracanie po prostu powierzchni takich domowych. No i teraz ona cały czas szukała sposobu, no bo przecież nie zostanie z dnia na dzień panią do sprzątania, bo może to będzie spełnienie jakiejś jej pasji i pójście za jej talentem, który ma niezwykły, ale no nie zmonetyzuje tego tak szybko. Dlatego ona poszukała sposobu, jak ona może ten talent zmonetyzować, czyli sprawić, aby on jednocześnie dawał jej pieniądze, których ona oczekuje, które będą w stanie zabezpieczyć ją finansowo, spełnić jej oczekiwania, pozwolić się rozwijać. I zbudowała piękne konto na Instagramie, które no, ostatnio jak patrzyłam, to tam było ponad 300 tysięcy obserwujących. Ma swój format w TVN. Napisała książkę, która bardzo szybko stała się bestsellerem, Sprzątanie bez magii. I teraz stworzyła planer porządkowy. Nawiązała współpracę z markami, z Boschem i nie tylko. Stworzyła wręcz zawód architekta porządku, a teraz szkoli kolejnych architektów porządku do tego, żeby zajmowali się tym samym. Czyli czy to byłby zawód przyszłości? Pewnie nikt by nawet nie wpadł na to, że to będzie zawód przyszłości, ale ona ze
swojej pasji, ze swojego talentu uczyniła ten właśnie zawód. Więc najpierw myślimy, co jest naszą pasją albo co nam wychodzi lepiej niż pozostałym ludziom. Potem postanawiamy wejść na taki poziom mistrzowski, czyli nie byle jaka popierdła po prostu w tym zawodzie, tylko decyduje się po prostu sięgać albo wysoko, albo wcale, a potem kombinuję, jak mogę to zmonetyzować, czyli szukam takiego sposobu monetyzacji. Tutaj być może trzeba będzie korzystać z doradców biznesowych, którzy pomyślą razem z tobą, aby to zmonetyzować, zamieniam to w biznes i idę w tym kierunku. Ale na pewno otwieram się na to, aby coś takiego było i otwieram się też na to, że nastąpią zmiany i być może trzeba będzie za nimi pójść. Ja zostałam w 2009 roku coachem, miałam wtedy ładnie pisać, przeprowadzać sesje coachingowe, mowy nie było o wideo, a już o nagrywaniu TikToków i jakichś rolek tym bardziej nie, ale życie idzie swoim torem i potrzebowałam nauczyć się robić wiele innych rzeczy, takie jak chociażby nawet nagrywać wideo, nagrywać rolki, storiesy codziennie na Instagram, ponieważ życie się zmienia i po prostu my potrzebujemy podążać za nim, jeżeli nie chcemy zostać bezrobotnymi. Piękny ten przykład tego zawodu, którego nie było, bo ja zadałem pytanie, jakie zawody, a ty dałaś przykład taki z życia kobiety, która właśnie zauważyła, co robi lepiej, czy zadała sobie pytanie, czy ktoś będzie za to płacił, a później obudowała to w biznes i stworzyła markę, zawód w zasadzie, którego nie ma, i pięknie powiedziałaś, że tworzy kolejne osoby, które będą ten zawód wykonywać, więc naprawdę jest to coś. Najpierw myślę, że może świat w to nie wierzy, ale teraz myślę, że wielu niedowiarków, którzy w tą osobę nie wierzyli, no dzisiaj widzi, że to się rozwinęło i rozwijać się będzie. Także gratuluję tego pomysłu. Myślę, że dla was też to jest inspiracja, że można iść w kierunku zawodów, których jeszcze nie ma, nie tylko myśleć, żeby iść w kierunku tych, które są dzisiaj, bo stworzyła je technologia, stworzył je przemysł, biznes i świat zmieniający się. Kamila, bardzo ci dziękuję za dzisiaj. Dziękuję bardzo, Grzegorzu, dziękuję. Chciałem was zapytać, moje drogie panie, ale nie tylko facetów, panów również, dajcie znać w komentarzu, co wam pomogło, ale szczególnie o czym mamy rozmawiać w kolejnych nagraniach, bo myślę, że to będzie początek naszej takiej przygody na kanale, bo myślę, że mnóstwo wiedzy jest u ciebie, Kamila, i chcielibyśmy troszkę zapytać jeszcze w przyszłości. Dajcie znać proszę w komentarzu, co was interesuje i kiedyś jeszcze pewnie się spotkamy. Dziękuję, wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji, aby nie ominęły Cię nowe filmy. Sprawdź również pozostałe odcinki na kanale lub słuchaj ich w formie podcastu. Do usłyszenia.